Jakie jest pańskie pierwsze wspomnienie na hasło stan wojenny? Wszyscy wiedzieliśmy, że coś musi się stać. Wszyscy przeżywaliśmy, że jest jakaś napięta sytuacja. Myśmy otrzymali, przewodniczący tych wiążących zakładów, dostaliśmy dokumenty zaklejone, jak się zachować na wypadek stanu wyjątkowego. Nikt nie przeszywał, że może coś w tej nocy się zdarzyć. No i ja pojechałem do domu. Moja żona była na dyżurze, bo była lekarką i miała akurat dyżur dobowy w pogotowiu. Ja zmęczony zasnęłem, ale gdzieś tak po północy słyszę dzwonek i pobiegłem na dół, patrzę, żona. Ubieraj się szybko, wszystkich was aresztują. Ja mówię, Adelciu, wobec tego dobrześ mi powiedziała, ubieram się, jadę na stocznię. Ona w płacz. No jak to przyjechałam się, żeby się ukryć? Ja mówię, Adelciu, zrozum, przecież ja jestem przewodniczącym Solidarności stoczni i ja będę gdzieś się ukrywał? To jest dezercja. Tam są papiery, dokumenty i tam jest sztandar i ja muszę to wszystko zabezpieczyć. No i zostałem w stoczni. Ponieważ to była niedziela, załogi było gdzieś, no według mnie, najwyżej tam 7-8% ci, którzy mieli swoje służby. Część ludzi, może tam kilkaset osób, przyszło z ciekawości, ale ogólnie pracowników nie było. W poniedziałek rano, około 9, ja zwołałem zebranie. Jaka decyzja wasza? Wszyscy powiedzieli strajk. Myśmy próbowali nawiązać kontakty ze statków radiowe, ażeby powiadomić kraj, że my strajkujemy i wywołać ogólny strajk krajowy. I teraz w trakcie tej rozmowy przychodzi jeden z stoczniowców, tylko nie pamiętam nazwiska, i mówi, panie przewodniczący, my tniemy pręty dwumetrowe i na kuźni zaklepujemy na ostrze, żeby każdy stoczniowy dostał taką lancę, taką pikę do obrony. Ja powiedziałem, słuchajcie, bójcie się Boga, wy przecież będziecie mieli tam te piki, lance, a przecież ZOMowcy czy wojsko ma broń palną. No kto, jaka szansa? Absolutnie nie pozwala. Jeżeli chcecie, to zostańcie tu w stoczni i to mi wystarczy. Ja nie pozwolę na to, żebyście poszli i padną trupy. Jak doszło do pacyfikacji stoczni? Jak pamięta pan moment swojego aresztowania? W poniedziałek zarządziłem, ażeby ściągnąć jakiś stary sprzęt pod bramy, złączyć łańcuchami, zespawać to, żeby zatarasować te bramy, żeby oni nie mogli wejść na teren stoczni. Dopiero 16 rano oni sprowadzili czołgi i jeden z tych czołgów na drugiej bramie masą tym czołgiem uderzył w bramę, złamał bramę, no i masą swoją przepchnął te sprzęty tą wyrwą. Wtedy weszli ZOMowcy całą chmarą, no i nastąpiła pacyfikacja. Nie byłem aresztowany dlatego, że ja byłem bardzo, jako przewodniczący, ja nie chciałem się ukrywać gdzieś głębiej stoczni. Gdzie tutaj był kierownik stołówki przy bramie, ja wszedłem do jego biura. Liczyłem, byłem naiwny, że oni tu nie wejdą. Oni jak wpadli, zaczęli łomotać, ja nie otwierałem, ale ci ZOMowcy mieli takie ciężkie buty i te drzwi i wyłamali, zamek odskoczył, zapalili światło, patrzą, a ja siedzę. Dowód. No ja pokazałem. Oj, zaczął krzyczeć, Szablewskiego mamy. Momentalnie zabrali samochodem do Pruszcza. No i tam siedziałem jeden dzień po południu. Zawieźli mnie na Okopowo.
ulokowali w tych piwnicach. W piwnicach było bardzo zimno, nie ma tam żadnych ani pryczy, tam są tylko takie podniesienia, takie postumenty. No i człowiek tak w ubraniu leżał, ale to przecież ten beton zimny, piwnica nieogrzana, zachorowałem nawet tam. W czwartek przewieźli mi na Kurkowo na oddział SB, czyli najtrudniejszy oddział na Kurkowej. Ja pamiętam, że jedna pani miała 5 pięknych róż, jak mnie prowadzili w kajdankach, tak ona podskoczyła i mi dała te róże. Podziękowałem jej, ale zabrali mi te róże, bo nawet to ich drażniło, że społeczeństwo darzy nas sympatią. I jakiś tam taki esbek zabrał mi te róże. Ostatnie posiedzenie było 28 maja. Jak mówię, to 9 posiedzenie. I 29 maja ja dostałem wyrok, zostałem zwolniony. W tym samym dniu jeden z tej grupy zwolniony. I przyznam się szczerze, że nawet raz, wychodząc z tego, było mi przykro, że co prawda cieszyłem się, że wracam do domu, do rodziny, ale że koledzy zostali, a mnie zwolniono. W 90 roku zostałem wezwany do sądu w Warszawie i tam dostałem, że byliśmy rzeczywiście niesłusznie osądzeni i całkowicie anulowano nam karę. Takie oświadczenie Sądu Najwyższego mam.